Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zmierzę się z nowym przepisem. Będzie to przepis na mini deserki. Aż cztery rodzaje. Bardzo fajne, łatwe w przygotowaniu. Zapraszam serdecznie na oglądanie i oczywiście wykorzystanie mojego przepisu. Pierwszy deser, który zrobię, będzie na bazie serka Homo. Tutaj mam serek waniliowy z Roll Mlecza, ale oczywiście może być każdy inny. 200 g w jednym opakowaniu, więc dwa opakowania. Dwie galaretki przezroczyste, dwie galaretki brzoskwiniowe. Oczywiście będzie potrzebne też ciastko kruche. Będą również potrzebne biszkopty, truskawki. Dwie galaretki, słuchajcie, truskawkowe, dwie galaretki zielone adrestowe, oczywiście 5 sztuk kiwi. Będzie też potrzebne kakao Deco Moreno, kawa zaparzona, słodka, bez mleczka. I moje deserki, kochani, będę przygotowywać w takich oto kubeczkach. Je się zamawia na internecie jak najbardziej. Trzeba je tylko porozdzielać. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma takich kubeczków, może wykorzystać w tym przypadku, słuchajcie, słoiczki z koncentratu pomidorowego. Takie, żeby były, słuchajcie, jednakowe, umyte, piękne, jednostajne. Ja te słoiczki udekoruję takim sznurkiem. Także będzie bardzo słodko i ślicznie wyglądać. Zapraszam do oglądania. Zaczynajmy. Pierwsze 6 deserków, czyli 6 takich pojemniczków. To będzie taka przekładana galaretka o smaku mlecznym z krystaliczną galaretką i o smaku pomarańczowym, czyli pomarańczowy kolor. Działamy. Pierwsza rzecz, pierwsza czynność, rozpuszczenie przezroczystych galaretek w jednej szklance wody, czyli jedna szklanka wody na dwie galaretki. Do tych galaretek, jeżeli przestygną, będą już zimne, dodamy serki waniliowe. Druga galaretka to galaretka pomarańczowa i tutaj, słuchajcie, tą galaretkę pomarańczową rozpuszczamy w około dwóch szklankach wody i również czekamy do wystygnięcia. Na sam spód tych pojemniczków wkładamy po jednym rozkruszonym ciasteczku kruchym. Ok, pojemniczki z deserkami jako baza mam już gotowe, zalewamy sobie galaretkę i rozpuszczamy. Tak jak mówiłam, krystaliczna jedna szklanka wody gorącej, a ta pomarańczowa mniej więcej dwie szklanki. Może półtorej, aby nie przesadzić, żeby galaretka była dość intensywna. Nie, nie trzeba, córuniu. No i tak, moi drodzy, pierwsza część, czyli pierwsze deserki, wszystkie składniki przygotowane, galaretka pomarańczowa rozpuszczona, tylko że jeszcze gorąca, galaretka krystaliczna również rozpuszczona, odkładam i czekam do wystygnięcia galaretek, zabieram się za kolejne deserki. Moi drodzy, kolejne deserki to galaretka zielona, dwie sztuki, a moje pojemniczki ustawiamy, wyobraźcie sobie, w taki niekonwencjonalny sposób, aby galaretka zsiadła się ze skosa. Okay. Będziemy sobie to powoli ustawiać w momencie wlewania galaretki. Ja tutaj sobie użyłam takiego silikonowego pojemnika na babeczki. Wsypałam groch. I w ten sposób te pojemniczki będą nam się trzymały w ten sposób, jak nam pasuje. Zobaczcie, ze skosa wszystkie, więc galaretka się pięknie zsiądzie i będzie ona w poprzek, tak jakby ze skosa zsiągnięta. Dwie galaretki, półtorej szklanki wody wrzącej, gorącej, oczywiście rozpuszczamy i czekamy do wystygnięcia. Wsypujemy dwie galaretki. Akurat mam adrestowe, oczywiście mogą być jabłkowe, gruszkowe, a
ważne, żeby były zielone. I 1,5 szklanki gorącej wody. Będzie super. Mieszamy. Deserki numer 3, kochani. Czyli teraz truskawkowe. Będą one z galaretką truskawkową, ze świeżymi truskawkami. No i oczywiście zapomniałam, słuchajcie, podać w składnikach. Będzie tam bita śmietana. Także kupiłam sobie 0,5 litra bitej śmietany 30, łaciatej. Ubiję ją i na taką galaretkę wycisnę sobie bitą śmietanę i udekoruję świeżymi truskawkami. Także na ten moment 6 pojemniczków. 6 i rozpuszczamy dwie galaretki w 1,5 szklanki gorącej wody. Galaretki wystygły, więc co, zaczynamy. Pierwsza galaretka to truskawkowa. Do pojemniczków nalewam około 2 cm, 1,5 cm galaretki. I wkładam do lodówki, oczywiście do zsiądnięcia. Super. Tak przygotowaną galaretkę, zobaczcie, wkładam do lodówki. Myślę, że 15 minut wystarczy. Kolejne foremki to będzie galaretka zielona. Zobaczcie, ona jest lekko przechylona. Te foremki nalewamy galaretkę do uzyskania pożądanego efektu. W zależności ile chcemy, żeby tej galaretki pochylonej było. W ten sposób bardzo fajny, wygląda mega. Oczywiście używam tutaj, słuchajcie, takiej małej miarki, aby zrobić to bardzo dokładnie, aby mi się nic nie wylało, co by nasze pojemniczki były czyściutkie. I tak przygotowaną galaretkę wkładam do lodówki 15 minut. Teraz przygotujemy deserki mleczne, czyli galaretka krystaliczna do większego naczynia. Do tej galaretki dodam dwa serki waniliowe homogenizowane. Kurczę, zawsze mam problem z otwarciem, no ale może się uda. Wkładamy serek bezpośrednio do galaretki. Wykorzystam do tego blender, aby połączyć te dwa składniki, żeby nie było żadnych brudek. Wstawię jeszcze dosłownie na, słuchajcie, 10 minut do lodówki, aby nasza masa mleczna stężała, ponieważ mam tutaj w pojemniczkach ciastko kruche. Nie chcę, żeby to ciastko mi podeszło właśnie tym mlecznym nadzieniem, mleczną pianką, więc chcę, żeby było na tyle gęste, aby przykryło ciastko. Czas na deserki tiramisu. Pierwsza czynność to kawka. Robimy kawkę z jednej łyżeczki. Dolewamy ciepłej, przygotowanej wody. Z
chłodzimy oczywiście, aby kawa była słodzona, słodka. W tak przygotowanej kawie będziemy moczyć biszkopty. Ja tu mam 12 sztuk biszkoptów. Oczywiście taki biszkopt mi się cały nie zmieści tutaj na dno. Będę kruszyć i włożę tylko pożądany kawałek. Tutaj mam również, słuchajcie, masę budyniową. To jest budyń, masło i serek mascarpone w proporcji na jedno masło, jeden budyń i jeden serek mascarpone, 250 gram, odrobina cukru pudru i krem budyniowy gotowy, przepyszny, wymiksowany. Ja go sobie odebrałam, bo dzisiaj robię tort, więc wykorzystam masę właśnie tortową, budyniową. Co potrzebujemy? Jeszcze kakao. No i w sumie, kochani, tyle. Sitko będzie potrzebne do udekorowania naszych deserków. Jeszcze wykorzystam, słuchajcie, odrobinę cappuccina do kremu, aby miało posmak taki właśnie kawowy. Wzięłam sobie głęboki talerz. Zaraz zalejemy kawą biszkopciki, aby nachłonęły jak największą ilość tego smaku kawy. I już wyciągamy. Te biszkopciki posłużą nam na dno. Czekam, aż troszeczkę przestygną, aby nam krem się nie uszkodził. Oczywiście do podania kremu, do nałożenia kremu do naszych foremek, pojemniczków użyję takiej szprycy do tortów. Z końcóweczkami to już nie ma znaczenia, jak kto woli. Do kremu dodam odrobinę cappuccino. Ja mam akurat waniliowe, słuchajcie. Dla mnie waniliowe najlepsze z firmy Mokate. Dosypuję i dosyć intensywnie wymieszam, aby się składniki połączyły. Na kremie właśnie cappuccino, tym kremie budyniowym będzie widać takie drobinki kawy. Super to wygląda, bardzo mi się podoba i naprawdę fenomenalnie smakuje. Deserki tiramisu gotowe. Zostało mi tylko jeszcze posypać wierzch kakaem. Na siteczko odrobinę kakao i posypujemy. Ok, gotowe. Moi drodzy, pierwsze deserki gotowe. Zobaczcie, deserki tiramisu. Mamy tutaj w środku biszkopty nasączone kawą, krem na bazie budyniu, masła i serka mascarpone. Na wierzchu oczywiście krem, jak również posypane zostały nasze deserki kakaem. Przepięknie wyglądają. Zabieram się za kolejne. Czas na kolejny deserek. Tym razem mleczny. Ja już wyjęłam, lekko zgęstniała masa. Powoli wylewam do deserków. Tak na około 2 cm.
przypominam, jest to masa z serków Homo, jak również z galaretki krystalicznej. Na spodzie mamy ciastko kruche. W takiej formie wkładam do lodówki, aby zgęstniało. Ja z lodówki wyjęłam nasze deserki z mleczną masą i teraz na tą mleczną masę wylewam pomarańczową. Tak myślę, że gdzieś około 1 cm. Delikatnie dozujemy powoli, aby nasze warstwy się nie zmieszały. I ponownie wkładamy do lodówki na kolejne 15 minut. Kochani, kolejne foremki czerwone z galaretką truskawkową. Przygotowałam tutaj w misce mus truskawkowy razem z galaretką, czyli w proporcji 1 galaretka i pół kilograma 30 deko w sumie tych truskawek. Zmieliłam, zblendowałam i taki mus wylewamy do naszych pojemników. Teraz wykorzystam do tego oczywiście taką małą, słuchajcie, foremkę do nalewania, żeby nam się nie pobrudziły. Foremeczki, zobaczcie, mus truskawkowy. Jeszcze odrobina. I deserki w takiej formie lądują, wkładam ponownie do lodówki. I tak oto wyglądają moje deserki. Propozycja druga, brzoskwiniowe z musem również mlecznym na bazie serków Homo. Przepięknie wygląda, komponuje się. Na samym dole mamy kruche ciasteczko, nom niam pyszne. Na pewno będzie bardzo ładnie wyglądać na stole. Czas na ubicie śmietany. Śmietana 30, łaciata pół litra. Oczywiście bezpośrednio z lodówki schłodzona. Wlewamy do misy miksera. I oczywiście ja jeszcze dodam cukier puder i śmietan fix, aby nam ta śmietana nie opadła i długo się utrzymywała ładnie ubita. Śmietana pięknie się ubiła, gotowa do wykorzystania.
Jeszcze zostało mi tylko przygotowanie musu z kiwi i dekorujemy babeczki. Czas przygotować mus z kiwi. Obieramy kiwi. Ja sobie tutaj rozdrobnię to kiwi rozdrabniaczką ręczną. Oczywiście możemy użyć blendera lub po prostu rozgnieść widelcem. Ale chyba najlepszy będzie blender. Myślę, że 3-4 sztuki to wystarczająca ilość. I jeszcze jedna. Kiwi w rozdrabniarce. Zamykamy i rozdrabniamy. Zobaczcie, jak super mamy mus z kiwi. Dosłownie w parę chwil. Ta śmietana już położona. Zostało mi jeszcze tylko nałożenie, słuchajcie, tego musu kiwi. Wygląda niezwykle apetycznie. Słodka bita śmietana przełamana kwaskowością właśnie tego musu kiwi. Bardzo ładnie wygląda, a naprawdę jest bardzo łatwe w przygotowaniu. Jeszcze tutaj odrobina. I jeszcze połóweczka kiwi jako ozdoba naszych deserków. A i tak przygotowane deserki wkładam do lodówki. Oczywiście myślę, że w lodówce będą miały najlepiej do samego spożycia. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Galaretka ze skosa, do tego bita śmietana, mus z kiwi i oczywiście przeozdobione są samym plasterkiem kiwi. Przepięknie będzie się prezentować na stole dla gości. Ostatnie deserki, czyli galaretka truskawkowa, mus truskawkowy i oczywiście na wierzch bita śmietana i świeża truskawka. Zaczynamy od nałożenia bitej śmietany. Do tego również wykorzystam rękaw cukierniczy i działamy.
ołóweczka truskawki, truskawka na pół i wkładamy do każdego deserka. Oczywiście truskawki wcześniej umyłam, również z szypułkami i specjalnie położyłam na ręczniku papierowym, aby nadmiar wody odsączyć. I już ostatnia. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. I nasz ostatni deserek to galaretka truskawkowa, mus truskawkowy i bita śmietana, przeozdobione truskawkami. Spójrzcie, jak to przepięknie wygląda. Bardzo smakowicie. Moi kochani, moje deserki gotowe. Ogrom pracy, ale warto było. Spójrzcie sami. Tutaj pierwsze to truskawkowe, drugie to pomarańczowe, kolejne to tiramisu. I ostatnie to na bazie kiwi i galaretki zielonej. Tak się prezentują. I jak wspominałam wcześniej, zrobiłam również deserki w słoiczkach. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Przewiązałam sznureczkiem i przeozdobiłam owocami. Przepyszne, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Mega mi się podoba, jestem bardzo zadowolona. Serdecznie polecam. Subskrybujcie mój kanał. Oczywiście zostawiajcie miłe komentarze i łapkę w górę. Pozdrawiam, do następnego razu.